na przełomie czerwca i lipca założyliśmy pasiekę miejską w Ostrowie Wielkopolskim. Stworzyliśmy trzy młode rodziny pszczele, które do końca roku doprowadzaliśmy do siły i przywieźliśmy je tutaj przed Urząd Miejski, żeby wiosną nam pszczoły tutaj oblatywały tereny parku, łąk i zbierały miód. Jesteśmy już po przekwitnięciu mniszków. Dzisiaj zrobimy miodobranie, zawierzemy cały miód wiosenny, miód mniszkowy, który pszczoły przyniosły. Spowodujemy im puste miejsce na następny pożytek, który mamy nadzieję, że będzie. Będzie to pożytek akacjowy. Myślę, że kwiaty akacje zaczną nam kwitnąć za tydzień, półtora, więc to jest odpowiedni termin do tego, żeby im przygotować miejsce. Stworzymy dzisiaj jedną nową rodzinę pszczelą, która w następnym roku przyniesie nam pożytek, będzie normalnie pełnowartościową rodziną silną. Sprawdzimy również kondycję, siłę rodzin pszczelich, jak i czerw, matkę. To są pszczoły robotnice, są jaśniejsze, są ciemniejsze, a to jest truteń, to jest truteń. Ramki wyciągnięte z ula bez pszczół zabiorę ze sobą do pracowni, gdzie odsklepimy, czyli otworzymy części ramek zamknięte, włożymy do wirówek, wywirujemy miód, poczekamy parę dni na to, żeby miód się rozwarstwił, żeby bąbelki wody wyszły, bąbelki powietrza, żeby wyszły z miodu i rozlejemy je w słoiczki.